Cześć, z tej strony Piorun, na dziś przejrzymy dobre programy. Artykuł napisał Wojciech Kulik. To duży krok naprzód. Zobacz, co się zmieni w Ubuntu 23.4. Ubuntu 23.04 to najnowsza wersja popularnej dystrybucji Linuxa. Aktualizacja już niebawem trafi do użytkowników, a tymczasem spójrzmy na to, co konkretnie ze sobą przyniesie. Ubuntu 23.04 Lunar Lobster Ster zadebiutuje już za miesiąc i teraz dzięki serwisowi OMG Ubuntu poznaliśmy najważniejsze nowości, jakie przyniesie ze sobą to nowe wydanie, jako że jest to wersja o krótkim okresie wsparcia tych nowinek. Będzie tu naprawdę sporo. Zmiany obejmują zarówno wygląd systemu, jak i jego funkcjonalność, a próbę podsumowania tego wszystkiego w kilku słowach można by zakończyć stwierdzeniem: to duży krok naprzód dla tej popularnej dystrybucji, także względem Ubuntu 20.10. Zanim przejdziemy do opisu konkretnych nowości, zatrzymamy się na najważniejszych informacjach technicznych. Ubuntu 23.04 bazuje na jądrze Linux 6.2 i jest wydaniem o krótkim okresie wsparcia. Nie zaleca się więc instalacji w komputerach służbowych. Oprócz nowego jądra będzie zawierało także aktualne oprogramowanie podstawowe na czele z przeglądarką internetową Mozilla Firefox 111, klientem poczty Thunderbird 102, pakietem biurowym LibreOffice 7.5, przeglądarką zdjęć Shotwell 0.30.17 oraz nowym edytorem tekstu zastępującym Gedida. No. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. No, tam nie będę tego materiału odtwarzał. Ubuntu 23.04 nowości zaczynają się już na instalacji. Przejdźmy tymczasem do nowości, gdy pobierasz i uruchamiasz obraz Ubuntu 23.04. Twoim oczom ukaże się zupełnie nowy instalator. Jego autorzy postarali się o to, by każda kolejna karta była tak zwięzła i przejrzysta, jak to tylko możliwe. Dzięki temu już na etapie instalacji poznasz wszystkie najważniejsze informacje nawet linuxowej dystrybucji, a zarazem nie będzie to odczuwalne, przytłoczone szczegółami. Nowe Ubuntu z GNOME 44 wygląda dużo lepiej. Pomijając aspekty techniczne związane przede wszystkim z aktualizacją jądra, najważniejszą nowinką księżycowym Homarze będzie nowa wersja środowiska graficznego GNOME 44. Zmiany zauważysz na przykład na ekranach logowania i blokady, gdzie awatar jest większy, a pole hasła szersze. Sporo zmieniło się także w ustawieniach, gdzie zaorganizowano sekcje i dodano kilka przydatnych funkcji. Warto zajrzeć przede wszystkim do kategorii informacje. Tam jest po prostu więcej szczegółów oraz mysz touchpad z nowymi opcjami konfiguracji. No tu mamy przykładowe właśnie zdjęcie, jak to wygląda. Bardzo fajnie. Odświeżenia doczekał się także panel szybkich ustawień
w prawym górnym rogu, który został gruntownie przeprojektowany przy okazji poprzedniej wersji 22.10. Teraz pojawiły się w nim nowe podmenu pozwalające szybko uzyskać najważniejsze informacje, tak jak nazwa sieci Wi-Fi, do której jesteśmy podłączeni, i pozostałych, jak aktywny tryb zasilania, który można bardzo szybko zmienić. Bezpośrednio w tym miejscu połączymy lub rozłączymy się także z sparanowanymi urządzeniami Bluetooth. No zobaczcie, tak to wygląda. Bardzo fajnie. Przede wszystkim jednak w tym miejscu szybkich ustawień pojawia się zupełnie nowa sekcja. Aplikacje działające w tle. To właśnie w tym miejscu szybko odnajdziemy wszystkie programy, które są aktualnie uruchomione. To taki odpowiednik Windowsowego Traja. W Linuxie to o wiele lepiej działa po prostu. O, tu mamy, jak to wygląda. Jeszcze więcej nowości w Ubuntu 23.04 Lunar Lobster. Nowa wersja Nautilusa, czyli systemowego eksploratora plików, przywraca wreszcie możliwości rozwijania folderów w widoku listy, przyspieszając tym samym nawigację. Dodatkowo w sektorze plików GTK pojawił się nowy widok miniatur, a przy aplikacjach doku pojawiają się plakietki zaliczające nieprzeczytane powiadomienia. Fajnie, coraz lepiej, coraz lepiej. Tak ta lista wygląda. To tak pokrótce najważniejsze nowości w Ubuntu 23.04. Wszystkim im będziemy mogli przyjrzeć się już niebawem. Premiera nowej dystrybucji wersji została zaplanowana na 20 kwietnia 2023 roku. Tego dnia pojawi się instalator, a użytkownicy 22.10 będą mogli szybko przejść na Homara, korzystając z systemowego narzędzia do aktualizacji oprogramowania. I tu możemy pobrać sobie obraz ISO Ubuntu. To było na tyle. Dzięki, wszystko, i pozdrawiam. Piorun Elektryk, naczelny inżynier działający tylko na Linuxie.